Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem ci, w jaki sposób możesz zarabiać na YouTube. Jakie są metody zarabiania na stosunkowo małym kanale, bo tego będę uczył, że nie tylko ogromne zasięgi i potężna ilość subskrypcji, ale są metody, które pozwolą ci zarabiać, nawet jeżeli masz mały kanał. Pierwsza rzecz to szacunkowe przychody z reklam. Możemy sobie wejść w statystyki, wyfiltrować na przykład 90 dni i mamy tutaj jakieś szacunkowe przychody, 2,5 tysiąca przez ostatnie 90 dni i to jest pierwszy z takich możliwości zarabiania, taki najprostszy, gdzie YouTube dzieli się z nami zyskami i płaci nam za wyświetlenia. E, można naprawdę zbudować fajną pasywkę mając mały kanał naprawdę można dojść do kilku tysięcy złotych miesięcznie więc jest to fajna alternatywa tylko musisz się pochłonąć zostać pochłoniętym przez proces twórczy e, i, i publikować dobrze zoptymalizowane filmiki pod kątem wyniki, wyników wyszukiwania SEO wtedy zbudujesz dochód pasywny bo jeżeli robisz, e, nagrywasz kanał na tematy takie mocno aktualne które po paru dniach już się deaktualizują, nie są tworzone pod wyszukiwarkę, to ciężko będzie Ci zbudować przychód pasywny, czyli będziesz otrzymywać pieniądze tylko wtedy, kiedy tworzysz, a jeżeli zrobisz tutaj, wyfiltrujesz i zrobisz, tak jak u mnie optymalizację pod wyszukiwarkę i tutaj e, łapie 20 tysięcy wyświetleń z wyszukiwarki w, w, w ostatnich 28 dniach, w Perspektywie 90 dni to jest już, zobaczcie, 60 tysięcy, bo praktycznie przez ostatni okres e, bardzo mocno ta wyszukiwarka gdzieś tam sobie łapała e, podobne wyświetlenia, ale to są potężne pule wyświetleń z wyszukiwarki. Dzięki temu każdy, ktoś szuka nowych tematów, trafia na moje filmy, wyświetlane są mu reklamy. Drugą rzeczą są na przykład partnerzy. Jeżeli wejdziemy w jakikolwiek mój odcinek, to ja zobacz, na samej górze promuję jakiś lead magnet, czyli coś darmowego do pobrania. Czyli ktoś sobie klika w ten link. I on może zostawić mi maila i ja później w kampanii mailowej mogę takiej osobie wysyłać swoje produkty, informować o jakichś promocjach i dzięki temu mogę sprzedawać za pomocą mailingu. A sprzedaż mailingiem jest niesamowicie, niesamowicie skuteczna. Każdy mail może zakończyć się wieloma transakcjami, dlatego warto budować jak najwcześniej tą bazę mailingową. Druga rzecz to tutaj na przykład reklamuje swój produkt. To jest akurat tania książka, jakąś tam zastówkę, można sobie dołączyć, kupić dla moich widzów, ale mam też droższe opcje, czyli usługi marketingowe i tam zaczyna się prawdziwy przychód, bo pozyskuję klientów abonamentowych na subskrypcję, i tam tak naprawdę jest największy potencjał, żeby sobie to. Skalować, ponieważ jest to przychód bardzo przewidywalny i dosyć fajnej skali. Dodałem też zakładkę oferta, aby ludzie mogli sobie czytać o mojej ofercie, ale mam też coś takiego jak partnerzy kanału. I zobacz, mam tych partnerów trochę. Ja gdzieś liczyłem, że około 3500, może no gdzieś tak, kapie mi z partnerów. Więc jest to gdzieś tam e, ciekawa, e, dodatkowe źródło dochodu, e, albo nawet i więcej, może około 4000. Więc jest tutaj fajna przestrzeń, żeby dodatkowe pieniądze pasywnie kapały Ci miesiąc w miesiąc. Ja partnerów pozyskuję na długie umowy półroczne. Dzięki temu nie trafiają do mnie przypadkowe firmy, tylko rzeczywiście autentycznie zainteresowane. I jeżeli sobie dodamy ten przychód tutaj z partnerów kanału, sprzedaż produktów, budowanie bazy mailingowej, wyświetlenia, a dodatkowo marketing afiliacyjny, nagle zaczynają się pojawiać bardzo ciekawe kwoty, e, które możemy gdzieś później, jeszcze cały czas sobie skalować, reinwestować w reklamę itd. Tak ja na przykład aktualnie do moich widzów e, będę jutro puszczał reklamy banerowe. Kierujące na ofertę, Cześć. gdzie ktoś, jeżeli ogląda mój kanał, automatycznie będą za nim biegać reklamy remarketingowe. Dodatkowo dodałem zakładkę sklep, e, zrobiłem integrację e-commerce i dzięki temu ludzie mogą kupować moje produkty bezpośrednio z kanału YouTube. E, co jeszcze chciałbym Ci tutaj powiedzieć? Mamy jeszcze coś takiego jak marketing afiliacyjny, czyli nagrywamy jakiś. Poradnik, na przykład Lite Poradnik. Wyświetlamy się tutaj na górze. Ciach, wchodzimy. I tutaj mamy na przykład link afiliacyjny do narzędzia Lite. I, I takich programów ja mam wiele. Tak naprawdę jestem w ponad 10 programach afiliacyjnych, i w zależności o czym nagrywam dany odcinek, to, to są linki do partnerów, możesz sobie. Możesz się wtedy zarejestrować. Jak to wygląda biznesowo? Tutaj w tym programie jestem już, nie wiem, od, od stycznia. Mamy 35 sign-ups, czyli 35 osób dołączyło do mojej struktury, 174 kliknęło w link. 7 sprzedaży, 125 dolarów skapało. Myślę, że spoko, jeżeli pomnożymy to przez wiele programów partnerskich, to e, możemy mieć fajny, dodatkowy przychód. Na przykład tutaj mamy t program partnerski, 700 do wypłaty, więc jak najbardziej. I są to sensowne pieniądze. E, mamy tutaj jeszcze na przykład no, w Lh jestem pa, e, partnerem. Jeżeli dodamy tych, tych Dużo, zobaczcie, mamy tu 478. Jeżeli to wszystko sobie razem zbudujemy, zadbamy, no to jak najbardziej można czerpać dodatkowe profity. A jeżeli nawet takie 20 tysięcy rocznie ci spadnie z takich programów afiliacyjnych, to jest to bardzo fajny dodatek do jakichś tam e, innych rzeczy, które możesz później e, sobie gdzieś tam e, no, zareinwestować, czy to w reklamę, czy to w lepszy marketing, i tak dalej, Więc myślę, że, że jest jak najbardziej tutaj e, sensowne, sensowne rozwiązanie. Dzięki, jeżeli potrzebujesz tutaj mm, konsultacji chcesz, abym pomógł Ci biznesowo z Twoim YouTube'em i nie tylko, wypełnij formularz na stronie darmowa rozmowapl lub e, zadzwoń bezpośrednio na ten numer, a z przyjemnością Ci pomogę.